No jak widać, jesteśmy w Sopocie. Tutaj jakaś dyskusja na scenie pod Jupiterami trwa. Nie wiem, kto to, jacyś znani aktorzy? Nasz tak? Nie. Jakieś tutaj dyskusja jakaś. Do mikrofonu gadają. Nie wiadomo co. Tutaj fontanna jest. Fontanna jest. A pod fontanną stoi policja. Policja też jest. No policja robi, lubi pewnie mokre wody, bo to gorąco teraz, nie? Idziemy w kierunku mola. Molo jest teraz płatne. Tutaj mamy latarnię morską. Idziemy dalej. To jest właśnie Sopot, Kurot. No sezon się już zaczął, można powiedzieć, bo jutro ostatni dzień, dzieci do szkoły idą. Pięknie fontanna sobie tutaj daje radę. Policja stoi. Policjanci się tam drapią po brodach. Rowerzyści jadą. Idziemy dalej. No tutaj właściwie nie można jeździć na rowerze, bo tam trzeba przeprowadzić rower. Dlatego policja pilnuje pewnie, żeby nie jeździć. Agregaty, film, sprzęt oświetleniowy. Aha. Czyli to jakiś wynajem, obsługa, agregaty prądotwórcze. Coś tu się dzieje. Big Cafe. Dzień dobry, czy to jakiś film jest skręcony? Film jakiś jest skręcony teraz? No jutro będzie, teraz nie. Ale jaki tytuł filmu? Nie wiadomo. Będzie tam jakiś wywiad. Coś. A wywiad, bo tam coś nagrywają na scenie teraz. Aha. 120 lat Sopotu, jak widzimy na sztandarach. 120 lat Sopotu. Idziemy dalej. Sylwia, masz tego, to wchodzimy. Tutaj, proszę Państwa, rajdy są, motory, znaczy samochody Polaris jadą. Dzieciaki śpigają się, ścigają się na tych samochodach. Elektryczne samochody. Tutaj stoją jakieś samochody też. Aha, bo tu się pakują ci, co handlują. Tutaj są specjalne barierki. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Ja tu chciałem tylko tak zrobić reportaż. Do kasy, proszę. A po co mi do kasy? Ja robię reportaż, ja pracuję. Ja wam reklamy robię. Ja wam reklamy robię. Zgadza się. To pani nie chce reklamy? Nie chce. Proszę panią, do kasy. Ja mam w dupie kasę, proszę panią, też. No, ale ja teraz robię reportaż jako dziennikarz. Dobra, fajnie. Mam legitymację prasową. Co pani myśli, że nie ma? Mnie interesuje. Zezwolenie na reportaż. Co? Pani jest chyba chora. Jestem chora. Zezwolenie na reportaż. Jestem chora, pani jest zdrowy. No ja wróciłem z sanatorium, teraz zdrowy jestem. Powodzenia. Właśnie wróciłem. Powodzenia. Dziękuję pani za uprzejmość. Strasznie pani uprzejma. No, tu piękny widok mamy z tego miejsca właśnie, bo to jest kawiarnia. Tam widać statki. Tutaj mamy restaurację. U góry idziemy. Zezwolenia na reportaż. No, takich rzeczy jeszcze pierwsze nie słyszę, żeby zezwolenia na reportaż. Weź tam, ja ci podam kamerę i pójdziesz. Idź, wejdź. No i weź mi nakręć tam, bo ja chcę tylko, żebyś mi nakręciła marinę z tamtej strony. Sylwia, proszę cię. Masz legitymację, to przejdź, weź kamerę i nakręć. Proszę cię, przejdź. Ja ci dam kamerę i pójdziesz. No co, masz prawo. Masz, proszę bardzo. Ty nie musisz mieć zezwolenia, bo ty masz wejście. Jako Sopocianka jedna. I widzisz, o,
To, że jesteś sopocianką, to możesz, Sylwuś. No dobra, idź tam, pokaż tylko Marinę tam, jak ty przejdzie kawałek. Dobra, idź. Chodźmy. Dobrze, no się przecież, zobacz. Ta pani pójdzie, bo ta pani ma prawo, jest Sopotu. Także ja nie potrzebuję żadnej kasy. Od tego mam budżet. Tutaj będzie.
pojechaliśmy, tak, tam coś tam, coś tam. Do dwóch dni, to ja... Później stwierdził, że tak fajnie.